Ten dzień dla pracowników Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu był dniem szczególnym. Był to jubileusz 20-lecia działalności. To oni organizują życie kulturalne w gminie oraz często wspierają inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców. Jest to instytucja, która musi być elastyczna, dostosowywać się do warunków, które panują w otoczeniu. Musi spełniać przede wszystkim potrzeby mieszkańców, odpowiadać na te potrzeby. No i to od 20 lat robi. Jest to też taki czas na zatrzymanie się, na podsumowanie i na wyznaczenie sobie nowych kierunków, nowej wizji funkcjonowania tej jednostki w gminie. Z okazji jubileuszu Gminnego Centrum wystąpił chór Harmonia, a galę poprowadził aktor Teatru w Jeleniej Górze Jacek Grądowy. Ludzie tworzą kulturę i kultura tworzy ludzi. I myślę, że my to w znacznym stopniu w Nowogrodźcu i w gminie wypełniamy. I to mnie bardzo cieszy. Gminne Centrum Kultury i Sportu jest, jak sama nazwa wskazuje, swoistym centrum, gdzie kiełkuje wiele pomysłów i inicjatyw. Ale to wszyscy mieszkańcy tworzą kulturę w gminie. Sam jubileusz dedykujemy nie tylko pracownikom kultury i myślę, że to przez nich w pełni zrozumiałe, bo kulturę poza jednostką i administracją tworzą nasi mieszkańcy. Zespoły ludowe, koło gospodyń wiejskich, zespoły sportowe w ramach organizacji pozarządowych. No, króluje u nas piłka nożna, klienci, nasi dostawcy usług. Także no, myślę, że to takie wspólne spotkanie wielu ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju kultury i sportu w naszej gminie od 20 lat. Podczas uroczystości nie zabrakło wielu podziękowań, gratulacji i życzeń dalszej owocnej działalności. Na jubileusz zaproszono oczywiście byłych pracowników, którzy przez lata wspierali rozwój kultury w gminie. Bardzo mi jest miło, bo faktycznie te 20 lat minęło tak jak jeden dzień, tak jakby zamknął drzwi. Szybko przeminęło i tak mi się zdaje, że czasami duchem jestem. Oczywiście cieszymy się na uroczystości. Dostaliśmy wiele życzeń, podziękowań. Jest to dla nas ogromną satysfakcją, że docenia środowisko lokalne naszą pracę i jest to motywacja do dalszej pracy na kolejne 20 lat.